Bryła sztywna w zadaniu trzecim. Teraz mamy bloczek zawieszony na takiej obejmie. Tutaj jest przyłożona siła F. Możemy na przykład obliczyć, jaka powinna być ta siła, aby rozkręcić to koło obrotowe do wykonywania jakiejś tam częstotliwości obrotów. Więc równanie pierwsze. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego, bryły sztywnej. Mamy tylko tą jedną siłę, która nadaje tutaj obrót, czyli to będzie siła razy promień tego bloczka, który jest dany, mamy dany moment bezładności i promień, czyli będzie F razy R razy sinus 90 stopni dzielone przez I0. Równanie drugie. I to koło ma się rozkręcić do pewnej prędkości kątowej omega. Jeżeli się rozkręca, to znaczy, że ruch jest przyspieszony, czyli będzie omega 0, czyli 0 plus epsilon razy T. I jeżeli, stąd możemy wyliczyć czas, jeżeli będziemy znali epsilon. Równanie trzecie. Na omega na przykład można napisać, jeżeli podadzą nam w zadaniu częstotliwość, to omega będzie równa 2pi dzielone przez okres albo 2pi razy f. Jeżeli jest częstotliwość podana, to mamy omega. Omega podstawimy w to miejsce. Wszystko to złączymy i wyliczymy, ile wynosi siła, jeżeli będzie też podany na przykład czas, w którym następował ten obrót. Równanie czwarte, które może się tutaj na przykład pojawić, ile obrotów zdąży zrobić to koło rozpędowe w tym czasie. Ile obrotów, to teraz skorzystamy ze wzoru na drogę. Prędkość początkowa razy czas plus minus at kwadrat przez 2. Tylko, że zamiast drogi wstawiamy kąt, a kąt to jest ilość obrotów, czyli 2pi razy ilość obrotów równa się. Prędkość początkowa wynosiła 0 plus, zamiast a wstawiamy epsilon, epsilon t kwadrat przez 2 plus epsilon t kwadrat. Nie, równa się. Równa się epsilon t kwadrat przez 2. I rozwiązujemy ten układ równań.